Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałbym poruszyć temat oczyszczenia własnego domu, ponieważ wielokrotnie posiadamy stary dom, wielokrotnie było tak, że ktoś przed nami mieszkał w tym domu, niejednokrotnie były tam jakieś negatywne emocje, negatywne wibracje od różnych ludzi. Ja dowiedziałem się o takim prostym systemie oczyszczenia swojego domu. Jest trochę pracochłonny, ale opowiem wam. Więc tak, mamy miskę albo kubeł z wodą ciepłą, dolewamy esencji rudy, ruta po polsku, a to jest ruda po hiszpańsku. Możemy również, jeżeli nie mamy rudy, tej kolonii z rudy, tego ekstraktu, możemy użyć zwykłego octu, to jest ocet winny, tutaj dostępny również i w Polsce, tak podejrzewam, że jest również możliwe go kupić w Polsce. Jak również zwykła sól morska lub ta drobna sól lub ta morska sól, wsypać garść tej soli również do miski z wodą, do kubła z wodą ciepłą i to wszystko wymieszać. Ruda ma tą funkcję, że odstrasza złe energie, złe duchy, wszelkiego rodzaju astrale. To właśnie ruda tak funkcjonuje, że to odstrasza, także to tylko łyżeczkę, dwie łyżeczki można wlać, nie więcej. I tym po prostu trzeba wymyć wszelkiego rodzaju lustra, wszelkiego rodzaju stoły, wszelkiego rodzaju krzesła, szafy. Wszystko, co jest w danym pokoju, musi zostać wymyte tą mieszaniną tych składników. A potem możemy to po wymyciu, możemy to spryskać ewentualnie płynem do mycia szyb i ewentualnie jeszcze poprawić, żeby po prostu zmyć wszelkiego rodzaju złe energie, które były w danym pokoju. Ja dzisiaj od rana cały czas pracowałem w moim domu, właśnie szorując cały dom od A do Z, jak to się mówi. Wszystkie meble, wszystkie szafy, wszystkie lustra szorowałem właśnie płynem, który był mieszanką właśnie tego octu, wody, soli, jak również tej esencji z rudy. Co to powoduje, drodzy kochani? Wibracja po takim czyszczeniu w domu jest zupełnie inna. Zupełnie inne wibracje panują, zupełnie inne energie są w tym domu, ponieważ dzięki tym składnikom, właśnie dzięki używaniu tego octu winnego, to powoduje, że znikają wszelkie złe energie z danego mieszkania. Również takimi miejscami, gdzie się gromadzi ta negatywna energia, są szyby w naszym domu. Szyby. To jest wiadomo, że tam się zapisuje w szkle, również w kryształach zapisują się wszelkiego rodzaju wibracje, czy takie negatywne, czy dobre, czy jakiekolwiek, ale po prostu kryształ i lustro ma to do siebie, że koduje negatywne wibracje w danym mieszkaniu. Dlatego bardzo skrupulatnie trzeba wymyć wszelkiego rodzaju szyby, wszelkiego rodzaju lustra, wszelkiego rodzaju stoły, ponieważ przy stołach siadali ludzie. Jeżeli mamy stary stół, no to wiadomo, że od wielu lat siadali różni ludzie przy tym stole i po prostu trzeba go również oczyścić tym octem winnym, i jak również rudą i solą. I te wszystkie złe wibracje prysną w jednym momencie z naszego mieszkania. Trzeba się do tego przyłożyć, trzeba to po prostu zrobić sukcesywnie, pokój po pokoju, jeden pokój, drugi, na drugi dzień, bo różnie bywa z czasem, u różnych osób jest różnie, ale po prostu trzeba się do tego przyłożyć. I zobaczycie, drodzy kochani, jaki jest efekt, że mieszkanie po prostu ma zupełnie inne wibracje, zupełnie inne energie po oczyszczeniu właśnie tymi składnikami waszego mieszkania. Ja chciałbym wam, drodzy kochani, powiedzieć, że to są proste składniki, to są składniki dostępne gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju, a spowodują to, drodzy kochani, że poczujecie się lepiej w waszej sypialni, w waszym domu, w waszym salonie, gdzie zrobiliście po prostu czyszczenie, takie jak wam powiedziałem, właśnie tymi składnikami. Dla osób, które są, mają problemy ze snem, chciałbym powiedzieć, żeby używały specjalnej kamfory. Idzie to kupić w sklepie indyjskim, kamforę. I po prostu ułupać drobne okruszki i włożyć pod poduszkę. Włożyć pod poduszkę, dzięki czemu, drodzy kochani, ta kamfora będzie miała działanie takie, że oddali wszelkie złe wibracje z waszego pokoju, z waszego łóżka,
oddali wszelkie złe wibracje i spowoduje, że sen będzie spokojniejszy, że sen będzie o wiele, wiele lepszy dla Was właśnie w tym sypialnym pokoju. Przede wszystkim oddala złe duchy, astrale, te wszystkie istoty, które są niepożądane w Waszym domu, właśnie zostaną oddalone dzięki właśnie używaniu kamfory. Ja dodam, że nie musi być tego dużo, mogą być to na każdą poduszkę dwa okruszki malutkie tej kamfory, możecie po prostu włożyć pod poduszkę. To by było na tyle, drodzy kochani, ja serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do widzenia.